Dziękujemy dziś Bogu za żyjących i działających w IV wieku świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazianzu, dwóch wielkich nauczycieli chrześcijańskiego wschodu, którzy bronili czystości wiary przed błędami arianizmu i macedonizmu, którzy udowadniali bóstwo Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Byli wspaniałymi duszpasterzami i autorami wielu dzieł, pism dogmatyczno-ascetycznych, homilii, kazań, a nawet hymnów i poezji. I jak za życia łączyła ich wielka przyjaźń, tak teraz wspólnie obchodzimy ich liturgiczne wspomnienie. Za ich przykładem wyznawajmy słowem i życiem, że Jezus jest naszym Bogiem i Zbawicielem. Szukajmy Bożej prawdy i pokazujmy ją innym przez dzieła miłości. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odpowiedział, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u sandała. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. W dzisiejszej Ewangelii dwa razy pada mocne pytanie. Kim jesteś? To pytanie skierowane do Jana Chrzciciela. Ale ono staje się również pytaniem, które Pan Bóg kieruje do każdego z nas. Kim jesteś? Może też pytanie, które sobie stawiamy. Kim jestem po świętach Bożego Narodzenia, w okresie Narodzenia Pańskiego? Kim jestem w pracy? Kim jestem w domu, kim jestem w parafii, w Kościele Świętym. Jan miał ogromną pokorę, dlatego mówi, jam jedynie głos wołającego na pustyni, prostujcie ścieżkę dla Pana. Jan był przekonany o tym, że Jezus jest jedynym Zbawicielem człowieka. Gdy pójdziemy dzisiaj do różnych miejsc, różnych osób, bądź będziemy u siebie w domu sami. Postawmy sobie również to pytanie, kim jestem? I spróbujmy dzisiaj za szybko nie odpowiadać, po to, żeby to pytanie poprowadziło nas na pustynię i pomogło zrozumieć, że mamy się uniżać po to, żeby Jezus był wywyższony. Amen.